filozof. Słowem istny człowiek renesansu, choć działał w epoce oświecenia. Jędrzej Śniadecki nazywany jest ojcem polskiej chemii. Jego postać mieli okazję bliżej poznać uczniowie i nauczycieli polskich szkół rejonu solecznickiego. W Jeszunach była Agata Dorotko. Jędrzej Śniadecki, polski lekarz, biolog, filozof i publicysta, satyryk. Młodszy brat Jana Śniadeckiego. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był ściśle związany z Wilnem. To jest jeden z gigantów polskiej nauki. Warto mówić dlatego, bo to jest powód do wyjątkowej chluby. Pierwszy zwrócił uwagę na to, że należy dbać o wychowanie fizyczne młodzieży. Całe swoje życie spędził tutaj. Był wykładowcą, był szefem Towarzystwa Medycznego. Życie ojca polskiej chemii przybliżyła uczestnikom debaty autorka monografii poświęconej Jędrzejowi Śniadeckiemu, Birutė Railienė. Przypadkowo natknęłam się na tą postać. To, że 30 lat pracuję nad monografią Jędrzeja Śniadeckiego, to już mówi, że był człowiekiem godnym uwagi. Nadal go poznaję, choć był wybitnym naukowcem, żył zwyczajnie. Nieprzypadkowo spotkanie odbyło się w pałacu w Jeszunach. Balińscy i Śniadeccy to dwa rody polskiej szlachty, których łączą więzi rodzinne. A obaj bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy zostawili znaczący ślad w historii Wileńszczyzny. Kiedy nie było polskiej uczelni wyższej nigdzie poza Wilnem, ktoś musiał to trzymać i przeprowadzić z ruiny państwa polskiego na jakieś nowe byty. Śniadeckim to udało się. Dwaj bracia, którzy szczęśliwym losem trafili do Wilna i na których po upadku Rzeczypospolitej spoczęła sprawa polska. Produkt ich działalności wpływa na naszą cywilizację i do dziś dnia. W konferencji wzięli udział uczniowie szkół polskich rejonu solecznickiego. Młodzież poznała szczegóły z życia i twórczości uczonego. Studiuję w 12 klasie teraz chemię. Andrzej Śniadecki wydał podręcznik o chemii i była to dla mnie bardzo przydatna informacja. Takie spotkanie warto organizować, ponieważ dowiadujemy się o naszych przodkach. To były postacie bardzo ciekawe i uczone. Dzięki nim mamy teraz w podręcznikach taką poważną informację. Ojciec polskiej chemii lubił żartować i wesoło ujmować własne myśli. O nietuzinkowym poczuciu humoru świadczą chociażby pseudonimy, którymi się podpisywał. Filozoficzny próżniak Wileński, szlachcic na łopacie, czy uważnicki Bogumił, szlachcic ośmański. To jest postać wszechstronna, od wielkiego uczonego, wielkiego Polaka do dziwaka. My na terytorium naszego rejonu mamy naprawdę wiele sławnych ludzi, którzy dali również bardzo dużo dla rozwoju nauki nie tylko na Litwie, ale i w Polsce i są o wartości światowej. Jędrzej Śniadecki zmarł w 1838 roku. Został pochowany na wiejskim cmentarzyku w Horodnikach na terenie obecnej Białorusi. Agata.